Hejeczka, kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, jesteście zdrowi. Ja już jestem w domku, słuchajcie, wróciłam od rodziców, mam takie wrażenie, jakbym wróciła z jakiejś wakacji all inclusive. Tak, wszystko tam miałam podane, po prostu, że tak powiem, na tacy, nawet wróciłam z czystymi ubraniami, więc no, więc trzeba wrócić do rzeczywistości, kochani. I mam takie ogłoszenia na samym początku i prośbę też do Was. Pierwsze, znaczy ogłoszenie. Pierwsza rzecz jest taka, że od teraz, jak widzicie ten film, czyli od godziny 19:15 w piątek do końca niedzieli, czyli do 4 września, jest promocja nawet do 15% u mnie w sklepie, czyli największa, jaka może być. Także macie 2 dni, możecie skorzystać. Promocja jest na hasło szkoła. Wszystko macie napisane pod filmem, jak sobie rozwiniecie opis. Także wszystko tam jest, hasło szkoła, możecie korzystać. Druga sprawa jest taka, że chciałabym się z Wami podzielić efektami klientów, opiniami, jeżeli chodzi o aktywne serum do skóry głowy, czy do serum do rzęs i brwi, ale żeby to była taka, myślę, forma dla Was ciekawa, to pomyślałam sobie, że zrobimy to w formie po prostu takiego filmu o serum i po prostu ja Wam będę wklejać zdjęcia i opinie, ponieważ ja jestem bardzo dumna z tych produktów, dostaję bardzo dużo dobrych opinii, zdjęć klientów i żeby Was też nie zanudzać, nie opowiadać co chwilę o tym, to po prostu będzie taki film jako taka forma reklamy. Zdjęcia, a Wy możecie oczywiście wejść na stronę na chemii.pl, tam macie efekty, rezultaty, tam macie też badania, możecie się z nimi zapoznać, bo tak jak wiecie, pierwszy składnik, pierwsze serum do skóry głowy ma składnik Anarchy, który ma podwiedzenie w badaniach laboratoryjnych na swoją skuteczność i tam możecie się zapoznać u mnie na stronie, a badania, a serum do rzęs i do brwi ma 5 składników, które również mają potwierdzenie w badaniach laboratoryjnych, plus dodatkowo ja serum to wysłałam na takie kilku miesięczne testowanie i też uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki akredytacyjno-laboratoryjne, też możecie się z nimi zapoznać, także naprawdę bardzo dużo osób, które używało serum i które miało pomiary rzęs i brwi, gęstości, długości i tak dalej, struktury, uzyskało bardzo dobre wyniki, czyli 100%, 90%, także jestem mega dumna z tego. No i to są takie, wiecie, moje dzieci, więc czasami Wam będę tutaj o tym wspominać, także mam nadzieję, powiem Wam, na przykład wczoraj rozmawiałam z panią, która jest fryzjerką i która powiedziała, że chce ten produkt serum do skóry głowy wprowadzić do siebie na sklep, ponieważ jakby nie widziała, to by nie uwierzyła, ale miała 2 klientki, które używały serum na skronie, tutaj im się takie zakola robiły, miały takie duże zakola i mówi, że po 3 miesiącach, 4 normalnie włosy zaczęły na zakolach im rosnąć. Mówi, to jest niesamowite, jakby tego nie zobaczyła i normalnie zarosły im zakola. Ja mówię, no, że to mam bardzo dużo właśnie osób, które się cieszą tym, że właśnie zmniejszyły się im bardzo zakola. No, także ja też się bardzo raduję i mówię Wam tutaj o tym, bo jak czasami dzwonicie, zresztą, słuchajcie, tu jest numer telefonu, też możecie zadzwonić, możecie się zapytać, dowiedzieć o tym serum, czy jest dla Was, czy Wam pomoże. My Was nigdy nie będziemy, słuchajcie, zachęcać, obiecywać, że tak powiem, gruszek na wierzbie, tylko mówimy to, co wiemy, polecamy wtedy, kiedy jesteśmy pewne, jeżeli na przykład wiem, że po COVID-zie
COVID-zie używanie serum do skóry głowy, bo wiem, że po COVID-zie dużo osób właśnie ma problem z włosami, że po COVID-zie serum daje super rezultaty, to wtedy oczywiście ja Wam to polecę. Jeżeli na przykład są jakieś problemy, z organizmem, choroby, no to już wtedy trzeba to przedyskutować, albo my to dyskutujemy z naszym laboratorium, z trychologami, także nic się nie martwcie, możecie też zawsze zadzwonić. I jeszcze jedna sprawa jest taka, bo wczoraj sprawdzałam statystyki mojego kanału i powiem Wam, że się tak zdziwiłam, że okazało się, że 55% osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje kanału. Także kochani, tu pod filmem macie taki znaczek subskrypcja i proszę wciśnijcie ten znaczek, wciśnijcie dzwoneczek, rzadko to proszę, ale 55% to już jest bardzo dużo. Mówię, ok, zagadam do Was, ponieważ no, będziecie na bieżąco, będziecie zawsze mieć wyświetlany film, który ja wrzuciłam. Czy Was ten film będzie interesował, czy nie, ale zawsze będziecie wiedzieli, że coś jest i będziemy po prostu mieli ze sobą lepszy kontakt. Jak jeszcze sobie wciśnijcie taki dzwonek żółty, to już w ogóle będziecie jeszcze dostawać taką wiadomość, że film się pojawił na kanale. Ja staram się zawsze wrzucać filmy o 19:15 we wtorek i w piątek, albo w poniedziałek i w piątek, także to są takie dni, gdzie tych filmów możecie się spodziewać, chyba że coś tam się wydarzy, no to wtedy filmu nie ma, ale zazwyczaj te dwa mi się udaje wrzucać. Także tyle z ogłoszeń parafialnych, kochani, ja się zbieram i jadę do pracy. Ale chcę Wam powiedzieć, no w ogóle się zmiany szykują, mega zmiany, znaczy mega, może nie mega, bo przesadziłam, ale zmiany się szykują, więc przeprowadzę Was przez te zmiany razem ze mną. Mam nadzieję, że będziecie w nich uczestniczyć i też jestem na tą myśl podekscytowana. No, a co mi tu tak słońce razi? A chcę Wam powiedzieć, że niesamowite jest i to jest największe szczęście, jakie można mieć. No, może nie największe, ale jedno z największych, kiedy idziesz do pracy z radością, ze spokojem w sercu, kiedy to, co robisz, daje Ci satysfakcję, kiedy to lubisz, kiedy jest niedziela po południu i naprawdę albo nie myślisz o tej pracy, albo się na nią cieszysz, albo podchodzisz do niej neutralnie. Ja lata pracowałam, słuchajcie, w miejscu, gdzie w niedzielę po południu już bolał mnie brzuch, miałam biegunkę, już miałam zły humor, po prostu chodziłam do pracy z taką niechęcią i dopiero kilka lat przed chorobą trafiłam do innego zakładu na onkologii, gdzie praca była przyjemnością, gdzie pracę nie brałam do domu, gdzie się odcinałam i gdzie naprawdę rano nie bolał mnie brzuch, bo nie wiem, co mnie spotka, nie wiem, czy ktoś na mnie nakrzyczy, czy ktoś mnie powyzywa i tak dalej, tylko szłam do tej pracy no po prostu z radością, znaczy z radością. Wiadomo, że są czasem dni, że się nie chce, że człowiek jest zmęczony, że coś tam, ale ogólnie robi to, co lubi i nie stresuje się. To stoisz cały czas w miejscu, nie ruszasz się ani o jeden kroczek do przodu. Czasami trzeba działać mimo strachu, bo tylko wtedy możesz się rozwijać, iść do przodu i zdobywać nowe doświadczenia. Ja sobie to zawsze powtarzam, aczkolwiek to jest trudne często w życiu, żeby to wdrożyć. Natomiast dobra, nagadałam się, także kochani, jeżeli macie pracę, której nie cierpicie, to naprawdę zróbcie coś, żeby ją zmienić. Nie narzekajcie, bo od narzekania jeszcze nic się nie zmieniło. Nie bójcie się, że traficie na gorszą pracę, że będziecie mniej zarabiać i tak dalej. Czasami nawet warto zrezygnować, słuchajcie, z takich zarobków, jakie na przykład mamy, na rzecz trochę mniejszych, jeżeli ta praca ma przynieść nam radość i satysfakcję i będziemy chętniej chodzić do pracy, ponieważ wtedy będziemy bardziej kreatywni i tak naprawdę te pieniądze zarobimy sobie w inny sposób. To wszystko się, słuchajcie, na pewno ułoży. Także idę do pracy. Kochani, moje zamówienie jest Shein albo Shine, nie wiem jak to się nazywa, ale jakoś tak skusiłam się, po prostu wchłonęło mnie. Pierwszy raz zamawiałam z tego sklepu i po prostu wsysło mnie tam całkowicie, ale już nauczona doświadczeniem, że materiały na AliExpress czy właśnie... Nie, ja kiedyś zamawiałam coś z Shein, patrzcie, skłamałabym Was. Coś zamawiałam i to przyszło takie sztuczne, takie beznadziejne, więc wybrałam sobie tam materiały naturalne, wiskozę, bawełnę, len i tak dalej. Było tych rzeczy bardzo mało, bo oni głównie opierają się na takim, mi się tak wydaje, może nie wszystko, ale dużo mają tam z poliestru takiego tandetnego.
No, więc udało mi się znaleźć takie bluzeczki. One kosztowały wszystkie około 30 zł. Nie znam dokładnych cen, bo też nie dostałam rachunku. No i ta jest na przykład bardzo ładna, taka tutaj ta koronka fajnie wygląda i można ją sobie związać pod szyję. Ja uwielbiam w ogóle takie kokardki pod szyją. To jakoś tak, no, bardzo mi się to podoba. I to jest rozmiar 36. Widzicie, 100% koton, także super. Polecam Wam bardzo. Druga bluzeczka, ona też jest taka w miarę, tak mi się wydaje. Wiem, że tam był ten, no, taki pomieszany, wiskoza z elastanem, troszkę poliester, ale też jest bardzo ładna, tak wygląda. Też koło 30 zł kosztowała i to jest chyba też SK, tak mi się wydaje. Także te rozmiary są takie, mi się zawsze takie chińskie rzeczy kojarzyły, że ta rozmiarówka jest, jakby to powiedzieć, zaniżona, zawyżona. Wiecie, że trzeba zawsze rozmiar większy kupić, a tutaj jakieś te bluzki są takie w miarę duże, nie wiem jaki to jest rozmiar, nie powiem Wam, ale ogólnie też bardzo jest ładna, bo ja już wczoraj przymierzałam tą bluzeczkę, no i ta już jest niestety, to jest 100% poliester, no, ale bardzo mi się podobał ten print i powiem Wam szczerze, że tam można poczytać sobie opinie i pisały dziewczyny, że to jest taki porządny poliester, bo czasami jest taki, że prześwituje, więc no, więc Wam też polecam tą bluzeczkę, bardzo ładnie wygląda, tylko nie bierzcie rozmiaru większego, bo ona jest naprawdę taka jakaś szeroka, ja też nie wiem jaki rozmiar, ale wszystko kosztowało około 30 zł. Następnie, słuchajcie, to Wam przymierzę kiedyś, dzisiaj mi się nie chce, ale zamówiłam sukienkę, ona też nie była droga, chyba 69 zł kosztowała, jest taka, na kamerze wydaje się czerwona, teraz widzę, ale ona jest bardziej taki bordo, ja mam rozmiar ile, 30 8, i ona wygląda w ten sposób, jest taka pomarszczona, pomarszczona, no tutaj ma biust, znaczy takie tutaj wcięcie ładne i po prostu bardzo ładnie to wyglądało na zdjęciach, bo te marszczenia powodują, że się fajnie uwydatnia figura, albo ładnie podkreśla figurę, ale to Wam przymierzę i pokażę, bo powiem Wam szczerze, że ta, jak oglądaliście, to będziecie pewnie kojarzyć, ta sukienka z Zary jest super ekstra i piękna, ale zastanawiam się, czy ją po prostu nie sprzedać, ponieważ było mi w niej tak niewygodnie, jakoś tak mi było źle w tej sukience. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem. I dziewczyna, która była na weselu i miała taką samą sukienkę jak ja, w końcu siedzi w toalecie, szczasnęłyśmy i ja się jej pytam, jak się czujesz w tej sukience? Ona mówi, że jest niewygodna. Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę nie wiem, o co chodzi. Może to dlatego, że mieliśmy wesele i było strasznie gorąco, 30 parę stopni duszno, a ona, mimo że na ramionczkach jest, to ma taki grubszy materiał, więc mi się wydaje, że gdyby to była jesień, zima, wiosna, to spoko, ale na taki upał może to było takie w niej denerwujące, że no ja musiałam się przebrać, bo byłam po prostu upocona strasznie. Więc jakby ktoś miał ochotę na tą sukienkę, oczywiście zniżę tam cenę, bo tylko raz ją miałam na sobie, ale miałam ją na sobie, więc na pewno sporo zniżę. Zmniejszę tą cenę, to dajcie mi znać. Dobra, następne rzeczy to są stroje kąpielowe. Ja, wiecie, że mam stroje kąpielowe z AliExpress, jestem bardzo zadowolona. Tak, bardzo jestem zadowolona i nie wiem czemu, ale lubię stroje kąpielowe. Czy w sobie lubię, jak gdzieś, gdziekolwiek jadę, a teraz szykuje nam się dosyć taki długi wypad. Lubię mieć trzy, czasami cztery nawet stroje kąpielowe, bo tam, gdzie będziemy jechać, jest duża wilgotność i ubrania nie schną, a jednak zakładać mokry strój kąpielowy jest, no, nie jest przyjemnie. Więc pierwszy strój kąpielowy to jest taki czarny. Ja oczywiście nie będę. Stroje kosztowały około 40 zł, 46 i ogólnie nie płaciłam za tą przesyłkę. Więc naprawdę ceny fajne. Strój wydaje się, słuchajcie, bardzo, bardzo elegancko zrobiony. To jest gruba, mięsista lajkra. Rozmiar mam M. Ma takie tutaj usztywniacze. I jest na ramionczkach. O, to jest na ramionczkach, a tutaj sobie biust możemy ściągnąć, także no, wydaje mi się, że i tak samo, zobaczcie, znowu te same marszczenia, ja uwielbiam to, naprawdę to super podkreśla figurę i no, ja zresztą w ogóle też lubię stroje jednoczęściowe, no nie lubię jednoczęściowe, nie lubię dwuczęściowych, no nie lubię, jakoś mi to, nie, no nie, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale może jakbym miała taki, wiecie, płaski brzuch, jak żyleta, ale jak gdzieś tam, no nie wiem, nie lubię, nie lubię. Dobra, nieważne, nieważne, kochani, jeszcze jeden strój kupiłam, ale
Nie wiem, nie wiem, czy to był dobry pomysł, ponieważ ogólnie strój też jest elegancko zrobiony. Słuchajcie, znowu ten kolor jest taki przekłamany. To jest taki jakby turkus, a normalnie jest zielony, ale dobra. Więc też fajne wykonanie, mięsiste. Do tego znowu mamy takie marszczonka z boku. To naprawdę super wygląda. I jest taki na szyję. Ja bardzo lubię w ogóle rzeczy na szyję wiązane, tylko tu taka jest dziura między cyzurkami dosyć wielka. A u mnie nie będzie czym ją zapełnić. Także będę chyba do mojej mamy się uśmiechać, żeby mi to jakoś tak, wiecie, chociaż może troszkę zszyła, albo tak na środku, żeby mi tam po prostu nic nie wylazło. Ale ja zostawię ten strój. Znaczy, jeszcze nie przymierzałam, myślę, że zostawię. No i także takie zamówienie. I bardziej ciekawa jestem oczywiście bluzki. Przymierzałam wczoraj, są super ekstra, więc może troszkę za dużo, bo chyba wzięłam po 38 rozmiar, więc jak macie rozmiar 38, to może nawet 36, jeżeli lubicie takie coś bardziej dopasowane. Natomiast jestem mega ciekawa tej sukienki i oczywiście Wam ją pokażę, bo za tydzień idziemy na za tydzień czy za 2 tygodnie. No, powiedzmy za 1,5 tygodnia jedziemy do Warszawy na wesele do kuzynki od Dawida. I jeżeli wszystko będzie git, to myślę, że chciałabym w tej pojechać jednak sukience. Też naprawdę jest porządna, słuchajcie, jest porządny, gruby materiał, nic nie prześwituje. Także jestem bardzo, bardzo, bardzo dobrze zaskoczona tym zamówieniem. Natomiast moja koleżanka, której się pochwaliłam tam jedną rzeczą, powiedziała, że to jest w ogóle, żeby nie kupować na AliExpress i na Shein, że tam jest straszny wyzysk ludzi, ludzie pracują prawie całą dobę, zarabiają marne pieniądze, dzieci są zmuszane do pracy, do szycia. Dajcie znać, czy coś o tym wiecie, słyszeliście. Ja Wam powiem szczerze, że kiedyś oglądałam taki dokument, ale o ile ja dobrze pamiętam, to ten dokument dotyczył takich szwalni, które szyły dla H&M-u, dla Zary, dla jakichś takich, wiecie, sieciówek, wielkich sieciówek. I tam serio pamiętam, że były pokazane dzieci małe, które gdzieś tam pracowały już. No, dajcie znać, czy coś słyszeliście o tej firmie i czy kupujecie w ogóle w takich miejscach ubrania. Bo ja na przykład powiem Wam szczerze, że ja lubię mieć takie kilka ubrań, które są takie eleganckie, porządne, na które ja jestem w stanie wydać naprawdę większe pieniądze, ale że też lubię takie po prostu kupować tańsze rzeczy, bo takie t-shirty, bluzki, no zaraz się gdzieś to znudzi i człowiek już by coś chciał innego, coś kupił, a jednak no taka na przykład porządna sukienka, czy sukienka na wesele, czy kurtka, no to już jest na lata. Ale powiem Wam też jeszcze jedną rzecz, tylko pójdę po to. Przymierzyłam, słuchajcie, nie wytrzymałam. Mówię, muszę sprawdzić, jak ta sukienka wygląda, także zaraz Was tutaj usadowię. Dobra, już Wam pokazuję. Dekolt jest całkiem zacny, w ogóle nie zauważyłam, na zdjęciu w ogóle nie było widać, że to jest taka dziura. Ale w sumie w ogóle tej dziury też nie widać z drugiej strony. No jakbym chciała, to mogłabym sobie to tak, wiecie, opuścić, ale jakoś nie widzę sensu z taką dziurą. No, więc czekajcie, czy Wy tu będziecie wszystko widzieć. Do połowy łydki. No i tu ma te marszczenia. No i z tyłu też ma takie, chociaż prześwituje, trochę majtki prześwitują. I z tyłu ma takie coś też pomarszczone. No nie wiem, sama, słuchajcie. Jakoś tak nie do końca też tą sukienkę czuję. No ja muszę się jeszcze zastanowić, bo myślałam, że te marszczenia będą większe, a jednak tak to nie do końca wygląda tak, jakbym chciała. Tylko może szpileczki. No, ale to już nie pojecie. To już po prostu benzol będzie widać od razu po obiedzie. To jest tak opięty materiał, jak strój kąpielowy. Chyba, żeby to jakoś poukładać inaczej, nie wiem. Muszę to jeszcze muszę, słuchajcie, pokombinować i wam powiem, czy ją zostawiłam, czy nie zostawiłam, bo jakoś tak teraz mi się nie podoba. I to jest, kochani, nasze nowe pomieszczenie sklepowe. Tutaj dziewczyny nam zostawiły parę rzeczy. Także zobaczymy, może nowe miejsce, słuchajcie, nowa energia, nowe możliwości. Mamy też widok na główną ulicę. Myślę, że to też dobry pomysł. Także tu właśnie teraz z Emilką kminimy, jak co wszędzie poukładać.
No, a stare miejsce, kochani, tak sobie myślę, żeby zrobić właśnie dla pacjentek takie, znaczy dla pacjentek ogólnie takie biuro, miejsce, gdzie będę robiła warsztaty dla pacjentek, kupię taki wielki stół, żeby tam czy amazonki mogły po prostu mieć jakieś zajęcia, czy po prostu jakieś wykłady przeprowadzać. No, różne mam pomysły i tamte jeszcze jest fajne, bo jest duże, potrzebuję tylko duży stół, a tutaj jest tak przytulnie, no, podoba mi się. W ogóle powiem Wam, że uwielbiam to miejsce. Stary szpital, tam gdzie mam właśnie sklep, dalej mam, znaczy w sensie, bo ja się przenoszę piętro niżej ogólnie ze sklepem, także dalej jestem na budynku starego szpitala. To jest taka dobra, słuchajcie, energia, tak nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć, ale jest tu bardzo dobra energia i tu wszystkie osoby, które pracują, mówią, że też to czują. Także mam nadzieję, że i tym razem do tego pomieszczenia mam dobre przeczucia. No de facto z okna widzę, słuchajcie, nagrobki, ale. Ciekawe, czy oni te nagrobki, wiesz? Właśnie mówię, że piękny widok z okna i patrzę na te nagrobki, wiesz? No, ciekawe, kiedy te nagrobki znikną, bo to wygląda tragicznie. No, A, no, a, zachęcająco. no, no. Także ładny widok jest poza nagrobkami. No, to nie wygląda dobrze. Jeszcze biorąc pod uwagę, że to jest sklep medyczny z No, perukami, więc jasne. widok tragiczny. No.